Witam Was ponownie na naszej następnej realizacji. Dzisiaj mamy do pokazania kuchnię, którą robiliśmy dla naszych znajomych, Pauliny i Grzegorza. I za chwileczkę omówimy sobie po kolei, co tutaj dla nich zrobiliśmy. Zapraszam. Na początek zaczniemy omawiać sobie lewą stronę. Tu jest słupek z piekarnikiem, wysoki słupek z piekarnikiem. Kolory, które są zastosowane w tej kuchni, jest to płyta drewnopodobna, taka bardziej ciemniejsza i front lakierowany biały. Wszystkie tutaj nazwy, tutaj w tym wypadku płyty i blatu, będziecie mieć na dole w opisie, jeżeli oglądacie to na YouTubie, a na Facebooku do góry nad filmem. Piekarnik, jak widzicie, jest czarny całkowicie, fajnie się komponuje i z blatem, i z resztą sprzętu AGD. A na początek tutaj jest wysoka zabudowa i mamy tutaj dostępną szafkę z dwiema półkami, trzema przestrzeniami. Tam półka jeszcze jest dodatkowa, która ewentualnie, jeżeli by tutaj Paulina chciała, żebyśmy jej zamontowali, to jest taka możliwość, bo jest jeszcze dodatkowa. Tutaj słupek jest otwierany na zasadzie tiponu, a dalszą część, czyli niższą zabudowę, zrobiliśmy na uchwyt frezowany we froncie lakierowanym. Tutaj szuflady są zastosowane firmy Demos. My możemy tutaj przypiąć do niej swoją etykietę, czyli powiedzmy tą zaślepkę, która przypada do regulacji szuflad. I możemy sobie tutaj jakby podpisać to też własną marką. Jesteśmy z nich jak najbardziej zadowoleni. Są to szuflady z cienkimi bokami. Są 3 rodzaje wysokości, więc tutaj w takich kuchniach się fajnie to sprawdza. No i udźwig 45 kg w zupełności wystarcza. Jest to taka alternatywa do Bluma, do Heticha. Na dole też mamy szufladę. Tutaj podzieliliśmy te szuflady na dwie, żeby można było włożyć coś wyższego, coś takiego nawet w postaci jakiegoś robota kuchennego. Dalej mamy bardzo przydatną rzecz do tutaj pracy przy płycie indukcyjnej, czyli cargo. Tu w tym wypadku weszło cargo 20 i mamy jakieś przyprawy, czy tam na dole jeszcze też dodatkowe przyprawy. Wszystko z miękkim domykiem, tak samo te szuflady. Podział jest niska, 2 wysokie, segregacja na sztućce i na dole tak samo. To już jest do wyboru, do klienta, tu akurat jest zastawa, więc to wszystko jest potem do zagospodarowania, także indywidualnie od osoby, która tutaj sama będzie sobie działać. Narożnik mamy otwierany standardowo, tylko że na 2 fronty dzielony. Nie robimy jakby front zawieszony na drugim froncie, bo to z czasem się odwiśnie, więc tutaj próbujemy i robimy to osobno. No i przechodząc na górną zabudowę, mamy tu szafki wiszące i fajnie oddzielone panelem też drewnopodobnym w tym samym kolorze, żeby nawiązać właśnie do reszty korpusów, tych zewnętrznych. Pierwsza szafka jest taka wąska jak i cargo na dole, czyli ten podział mamy tutaj zachowany, mimo że szafka pod indukcją jest ciut szersza. Tutaj mamy standardowy pochłaniacz i też robimy je zlicowane z dołem, więc go nie widać, Wy go nie widzicie z zewnątrz i to fajnie wygląda, nie burzy nam tutaj tej linii dolnej zabudowy. Uchwyty tak jak zawsze robimy, czyli panel LEDowy cofamy do tyłu i ten uchwyt taki naturalny tutaj nam się tworzy. Tu następna szafka, podział na 4 przestrzenie, 3 półki i to samo jest dalej do zagospodarowania tak samo przez osobę, która tutaj będzie funkcjonować. Dalsza część naszej kuchni to jest zabudowa podblatowa. Blat mamy na wysokości 90 cm, bardzo wysoka, bardzo wygodna tutaj wysokość jest tego blatu. Też sugerowaliśmy się tym oknem. Okno też było dopasowane, bo inwestor od początku wiedział, że wyżej będzie blat zamontowany, więc to też zwracaliśmy na to uwagę, żeby to było prawidłowo zamontowane okno. Na ścianach wszystkich, które widzicie w stronę okna patrząc, widzicie panele te same drewnopodobne zainstalowane i to pięknie robi tutaj takie wrażenie, że to drewno nas tak jakby obejmuje, więc też nam zależało na tym efekcie. Blat tutaj zastosowany to jest czarny blat z firmy Kronospan z taką strukturą, jakby można powiedzieć, kamienną. I mamy tutaj też jakby przy procesie projektowania takiej kuchni już mamy dedykowane miejsca pod pewne sprzęty AGD. Tu wiedzieliśmy, że będzie stał Thermomix lub kawiarka, więc zastosowane zostało gniazdko nablatowe. ponieważ inwestor nie chciał tutaj tracić tego fajnego efektu drewna, żeby go nie niszczyć, żeby nie kłaść żadnych innych tutaj gniazdek na te panele, zrobiliśmy je w blacie. Więc te elementy też powinno się już na etapie tego projektowania przemyśleć i uzgodnić ze stolarzem, gdzie my to chcemy mieć. Też warto pokazać stolarzowi, co wy chcecie mieć, bo to też jest ważne. Tutaj zauważycie, że ta furtka się nie otwiera, nie ma rączki, więc zwracam uwagę, że to okno jest fixem, czyli ono jest stałe, bo nieraz ludzie nie zauważą i potem w komentarzach są, że akurat bateria przypada na oknie. To też wiadomo, że to jest wcześniej wszystko uzgadniane, więc takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, chyba że klient tak naprawdę się zgodzi na to. Furtka się otwiera na lewą stronę, mamy tutaj przynajmniej 3 cm luzu. Zawsze blatami nachodzimy delikatnie na ramę, przynajmniej pół centymetra, żeby nie trzeba było już dodatkowego materiału tutaj wkładać i jakoś obrabiać, czy tam jakimś kartą gipsem, czy innym materiałem, więc to też jest fajna sprawa, a wiemy i mamy pewność, że ta rama jest zawsze przodem prosta. Jeżeli nieraz kładziemy blaty od spodu, czyli pod ramę, nieraz jest okno źle ułożone, wyżej, niżej i już się robią schody. Także taka dobra praktyka i dla Was informacja, żeby zawsze sobie planować nachodzenie na ramę około pół centymetra. Zlewozmywak tutaj jest nakładany, ponieważ mamy tutaj blat standardowy, czyli w tym całym trzonem w środku to jest płyta wiórowa. Więc tutaj blaty tylko i wyłącznie się nadają nakładane. Oczywiście są firmy i jest to możliwe, żeby podwiesić, ale to już może w innym filmie Wam wytłumaczę, na czym to polega. Tutaj jest też fajnie zrobione, bo ten blat jest głębszy, ponieważ to przeciągnęliśmy tę standardową głębokość blatu, czyli 60, jak przeważnie jest. Włożyliśmy to właśnie w ten parapet i się zrobiło piękne miejsce przestrzenne do pracy tutaj na tym blacie. I tak naprawdę najczęściej osoby użytkujące kuchnię pracują w tym narożniku. Tutaj jeszcze zwrócę uwagę na łączenie blatu, jest bez jakby listwowe, kładzone na frez czy tam na łyżwę, to różne tam są te nazwy, więc to też jest fajna sprawa, że tego nie widzimy, ten blat jest jednolity i fajnie się eksponuje. Tutaj mamy zmywarkę otwieraną, tu też akurat nie ma ślizgowego otwierania frontu, ale to w innych filmach było wytłumaczone, o co to chodzi. Następnie mamy tutaj segregację. W szafce zlewozmywakowej zawsze kładziemy kilka koszy, jeżeli ktoś chce. Dalej mamy szafkę z 3 przestrzeniami, 2 półki i na samym końcu też narożnik ślepy, który wchodzi tam w tą wysoką zabudowę. Też wykorzystany, aż do końca możemy sobie nakłaść różne rzeczy. I ostatni etap to wysoka zabudowa, którą tutaj widzicie z mojej lewej strony. Pierwsza szafka, to jest szafka też wszystko na klik otwierane, ta cała wysoka zabudowa jest też na klik. Jakby to jest powiązanie z tym słupkiem, który widzicie na samym początku, bo takie było założenie. Ta szafka, którą tu widzicie, to jest wszystko z inwestorem uzgadniane, co w niej ma być, dlaczego ona się tak otwiera, dlaczego jest na zawiasy, dlaczego nie jest na przykład dzielona. Ta przestrzeń jest też przeddedykowana pod ten robot, który jest tam ukryty, ewentualnie w przyszłości jakaś kawiarka, jeżeli by się miała pojawić. I inwestor jest poinformowany, że jeżeli na przykład nie robi tutaj jakiejś wysuwanej, żeby załadować sobie tą kawiarkę czy kawą, czy wyczyścić ją w środku, musi ją fizycznie wyłożyć, dlatego ten blat też jest troszeczkę tutaj więcej zostawiony. Także nie pytajcie się, czy tam nie komentujcie takie coś, czemu tutaj nie ma dzielonego frontu, czemu nie jest podnoszone pod górę, bo tu wszystko to idzie zaimplementować, ale to zależy od indywidualnych preferencji tutaj inwestora, każdego, który tutaj z nami współpracuje, jest to też z nimi też omawiane. To jest na klik. Następna, ta duża tafla, ten front duży, to jest ukryte wejście do skrytki. Otwierane tutaj jest to za pomocą zawiasów blumowskich 155 stopni zbudowanym, znaczy tu jest bez sprężyny i bez Blue Motion, to jest typowo pod klika, czyli one jakby tylko trzymają to skrzydło w powietrzu, a jakby domykanie jest na zasadzie magnesu, który jest właśnie w tym tiponie, który tutaj jest zastosowany. I czyli tak, takie przejście, to skrytka w ogóle, to założenie tej skrytki, spiżarki, to jest mega fajne założenie, ponieważ no, Przychodzimy z zakupów, wchodzimy sobie do środka, możemy tam odłożyć to, co potrzebujemy, możemy tutaj sobie odłożyć czy w szafkę narożną, czy przełożyć do szuflad tutaj pod płytą indukcyjną, ale te główne zakupy wszystko ląduje na skrytce. Jeżeli coś potrzebujemy odłożyć na blat, mamy bezpośrednio dostęp do blatu. No jest to bardzo wygodne rozwiązanie, jeżeli macie taką możliwość, to naprawdę polecam. W każdej kuchni. Dlaczego też ten front się otwiera na tą stronę, a nie na tą? Też to jest życzenie inwestora. On się bał po prostu o to, żeby się gdzieś nie uszkodził front, znaczy tutaj front o blat lub blat. Są tu małe dzieci, więc taka była obawa, dlatego zrobiliśmy otwieranie na prawą stronę. Było to do zrobienia też możliwość szerzej otwierania, bo lodówkę zrobiliśmy na samym końcu. Nie ma tutaj przeszkody, żeby się to maksymalnie szeroko otworzyło. Ostatnią szafką, słupkiem wysokim, to jest szafka też gospodarcza. To też między innymi kładziemy sobie tutaj te zakupy ewentualne, albo tutaj akurat mamy szklanki, kubki. Takie miejsce tutaj jest zorganizowane w ten sposób. Otwierane tak samo na klik. Dół mamy jakieś pojemniki, jakieś wazoniki, jakieś rzeczy też potrzebne. Lodówka tutaj została zastosowana wolnostojąca. Tutaj chodziło o dosyć fajną pojemność załadunkową, bo te lodówki wszystkie w zabudowę są mniejsze, one się muszą w szafkę zmieścić 60. Taką alternatywą w zabudowę lodówek to jest lodówka 70, która faktycznie ona ma 70 i mieści się w większym gabarycie szafki, ale tutaj postawiliśmy na lodówkę właśnie wolnostojącą, ponieważ w przyszłości, jeżeli by trzeba było wymienić ją nawet na wyższą, to teraz Wam pokażę, tutaj jest taka możliwość, my mamy zrobioną taką, no taki nasz jakby myk wentylacyjny. W ten sposób tutaj jakby zrobiony jest taki bufor tego ciepłego powietrza, jeżeli by to ciepłe powietrze faktycznie się wytworzyło, bo nie zdarzyło się, żeby było aż tak mocne, żeby gdzieś tutaj było odczuwalne. Dodatkowo, jeśli tu Wam podpowiem, jeżeli macie te spiżarki z tyłu za takim na przykład sprzętem AGD lub na przykład w tym wypadku za lodówką, zrobiliśmy z tyłu na ścianie przebicie takie średnicy około 160 mm i to jest też wentylacja, która odbiera ciepłe powietrze z tyłu lodówki. Lodówki wolnostojące na spodzie mają swoje wloty wentylacyjne, czyli zabierają tego powietrza tutaj z powierzchni, z zewnątrz, a tam albo je wyrzucają na, no po prostu to grawitacyjnie jest wszystko, tam się dzieje z tyłu samo, no więc tak to tutaj jest zrobione, przemyślane i to w zupełności to funkcjonuje. Ta lodówka w tym momencie i ta kuchnia, ona ma świeżo 3 tygodnie, tak? Ja zawsze mówię, że jeżeli faktycznie tam na przykład by tego otworu nie było, to warto sobie sprawdzić, otworzyć ten front, sprawdzić, czy ta lodówka u góry, tam na jej górze jest w ogóle ciepło. Jeżeli nie ma ciepła, to ta lodówka w zupełności nie potrzebuje dodatkowych jakichś tam wynalazków wentylacyjnych, bo ona się w zupełności sama chłodzi. Dalej mamy tutaj szafkę otwieraną też na klik. Przestrzeń jest podwójna, czyli jedna półka i dwie przestrzenie. Na klik otwierane, następny front otwierany pod górę. Tu mamy Aventos HK XS. I ostatnia szafka z wyższą przestrzenią bez półki otwierana na lewą stronę. Myślę, że tutaj ta kuchnia się mega fajnie jakby tutaj spina z tym drewnopodobnym frontem i dlatego jako tutaj pierwsze nagranie w odnowionej serii tych nagrań naszych realizacji, się nazbierało dosyć sporo, postanowiliśmy zacząć sobie tutaj od tej kuchni. Mam nadzieję, że kuchnia się podobała, no i co, zapraszam Was na następne nasze realizacje, bo to już niebawem zaczynamy serię nowych nagrań naszych kuchni, które żeśmy ostatnio robili, także jeszcze raz zapraszam, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, bo to też pomaga nam się gdzieś tam dostać do innych ludzi. No i co, pozdrawiam Was, z tej strony Karol Stokado.